Was bardzo serdecznie na takiej wystawie, bardzo dla nas nietypowej wystawie, gdzie Wy widzowie jesteście po prostu w pewnym oddaleniu, ale mam nadzieję, że jesteście z nami blisko duchem. I chcemy Was bardzo zaprosić na wystawę Pan Ex Libris. A dlaczego Pan Ex Libris, to myślę za chwilę. Witamy Państwa serdecznie. Katarzyna Hanslik, Krzysztof Marek Bąk. Oboje jesteśmy z Uniwersytetu Szklarskiego, jesteśmy artystami, zajmujemy się sztuką. Tu pokazujemy akurat sztukę Ex Librisu na wystawie pod tytułem Pan Ex Libris. Dlaczego Pan Ex Libris? No bo po pierwsze Ex Libris to sztuka taka dosyć nobliwa, taki typowy pan gentleman, ale też sztuka pan, czyli pandemiczna. 50 prac każda z nas pokazuje, które powstały w czasie epidemii. Nie jest to jakiś cykl w takim klasycznym rozumieniu, typowy cykl, który jest podobny się formalnie, a raczej cykl, który uświadomiliśmy sobie dopiero, kiedy powstał, że on istnieje. Cykl dla osób, dla nas bliskich, istotnych, który powstał w czasie pandemii. Dlatego Pan Ex Libris. Szanowni Państwo, w tej takiej odosobnionej, właśnie pandemicznej rzeczywistości rodzą się takie nasze naturalne tęsknoty bycia z kimś, z kim być nie możemy. Dlatego po prostu często o tych ludziach myślimy, a w momencie, kiedy pojawia się sztuka, jeszcze sztukę dedykowaną, która jest bardzo spersonalizowana, to jest sztuka, w której pojawia się nie tylko ta osoba, w sensu stricto pojawiają się skojarzenia z tą osobą, pojawiają się ulubione motywy, które z tą osobą kojarzymy, pojawia się imię i nazwisko. Ex Libris jako sztuka własnościowa po prostu niejako naturalnie przychodzi do głowy w takich chwilach. No i rozmyślając o wszystkich bliskich osobach, znajomych, kolegach, przyjaciołach, rodzinie, pojawia się taka chęć, żeby to jakoś zwizualizować. No i tak się właśnie stało z nami, że w tej właśnie takiej rzeczywistości odosobnionej zaczęliśmy coraz częściej i może coraz więcej tworzyć Ex Librisów dedykowanych kolejnym konkretnym osobom. Te osoby te Ex Librisy oczywiście otrzymują, wiedzą o nich, liczymy często na akceptację i dzięki temu tworzy się taki komunikat między nami. Nie ma nas razem, ale jesteśmy, myślimy o Was, tworzymy, a Wy macie otrzymany od nas jakiś taki sygnał, że jesteście ważni. Więc już kilka razy wymieniliśmy słowo Ex Libris. Wiemy już, że to jest sztuka całkiem niezła na czas pandemii, ponieważ zbliża nas do innych ludzi. No ale trzeba tak natomiast powiedzieć w paru słowach, czym jest tak w ogóle Ex Libris. Ex Libris z łaciny to z ksiąg. Dlatego polska nazwa Ex Librisu to księgoznak. Co to jest Ex Libris? Pierwotnie był to znak proweniencyjny, tak zwany znak własności. Informował nas o tym, do kogo należy książka. To była mała grafika, mała karteczka papieru, którą wklejamy do książki. Dzisiaj nie ma właściwie potrzeby już wklejania do książek poznakowania, do kogo one należą, ponieważ książki nie są towarem aż tak drogim, jak były jeszcze 100, czy 200, czy 500 lat temu, bo 500 lat mniej więcej sięga historia Ex Librisu. Dlatego artyści, jak to artyści, trochę przewrotnie postanowili stworzyć z Ex Librisu sztukę wolną. Wolna sztuka, czyli taka, którą tworzymy dla przyjemności, dla radości, dla przekazania określonych treści artystycznych, ale też taka sztuka, która jednak nie oderwała się w dalszym ciągu od konkretnej osoby. Ex Libris to sztuka zawsze dedykowana konkretnemu człowiekowi. Dzisiaj sztuka, tak w szerokim rozumieniu, jest opowieścią o albo emocjach autora, albo porusza jakieś problemy społeczne, a tutaj mówimy zawsze o konkretnym człowieku. Stąd wielka wartość Ex Librisu i stąd jego znaczenie dla współczesnej sztuki. Czasem w świecie Ex Librisu pojawiają się wyzwania. Dzisiaj to popularne zjawisko na mediach społecznościowych, na Facebooku.
ktoś rzuca nam różnego rodzaju wyzwania, a to płatki płytowe, a to nie wiem, konieczność wrzucenia swojego zdjęcia z dzieciństwa. W świecie exhibisu też takie tak zwane challenge, czyli wyzwania się pojawiają. To akurat jest przykład jednego z takich wyzwań. Kolega zaczepił mnie na korytarzu w czasie, kiedy już ta pandemia trwała, gdzieś spotkaliśmy się zamaskowani w przelocie i on powiedział: słuchaj, na pewno nie uda ci się zrobić exhibisu, w którym będzie i karate, i tuba instrument. No, oczywiście nie należało mi wiele mówić, sztuki walki i karate, czy karate i tuba, rzeczy całkowicie do siebie nieprzystające, ale gdzieś zaintrygowały mnie na tyle, że powiedziałem: no jak to ja nie dam rady, no jak to powie Polak, przecież Polakowi się zawsze musi coś udać. No chcąc nie chcąc musiałem podjąć to wyzwanie. Efektem tego wyzwania są sztuki walki, czyli samuraj dzierżący i walczący tubą. Także takie dziwne zjawiska w świecie exhibisu, trochę rozrywkowe, trochę przygodowe, również się zdarzają. Niekiedy artysta exhibisu ma wielką przyjemność i okazję pracować dla prawdziwego, wielkiego artysty. Niewątpliwie wielkim artystą znanym na Śląsku jest profesor Roman Maciuszkiewicz. Czas pandemii może skłonił do tego, żeby pomyśleć o własnych księgozbiorach, stąd Roman zwrócił się do mnie z taką prośbą nieśmiało, czy bym czegoś nie zrobił. No oczywiście podjęcie takiego wyzwania, znowu pojawia się słowo wyzwanie, jest wielką radością, wielkim zaszczytem i przyjemnością. Tym bardziej, że profesor Maciuszkiewicz maluje od wielu lat cykl Świat bez nas, co w kontekście pustych ulic i zamkniętej przestrzeni było jak najbardziej na miejscu. Pojawił się w związku z tym w odpowiedzi na prośbę profesora, pojawił się cykl trzech exhibisów dedykowanych Romanowi Maciuszkiewiczowi, inspirowanych jego twórczością, popularnymi motywami, które w jego obrazach się pojawiają, czyli okrętami, czyli pustymi przestrzeniami, oknami oraz tajemniczymi bulajami oświetlonymi latarniami. Te motywy, które występują w obrazach profesora, pojawiły się również na exhibisach. Podstumentem do całości, do opowieści, do zatrzymania narracji jest twarz Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki był wielkim przywódcą, Roman jest wielkim artystą. Stąd myślę, że skojarzenie tych dwóch faktów jest jak najbardziej na miejscu. Szanowni Państwo, często mówi się tak, że sztuka powinna być nośnikiem ważnych treści, ale treści też społecznych. Tu poszukałam takiego wyrazu w exhibisie, ale dla mnie exhibis przede wszystkim to sztuka metafory, którą można powiedzieć naprawdę bardzo wiele. I opowiadając o konkretnym człowieku, można opowiedzieć też o bardzo ważnych sprawach dla nas wszystkich, o sprawach uniwersalnych. I taką osobą, która przyszła mi na myśl niemalże jako pierwsza w pandemii, kiedy zaczęłam tworzyć exhibisy dla miłych mi ludzi, był profesor Mirosław Nakonieczny, dla którego stworzyłam exhibis, który może nie obrazuje osoby, samego profesora, biologa, osoby bardzo, bardzo istotnej dla naszego środowiska akademickiego Uniwersytetu Śląskiego. Natomiast obrazuje to, jak wiele potrafi i chce zrobić jako biolog, jako naukowiec, jako człowiek dla nas, dla innych. Jest między innymi inicjatorem tego, że na Uniwersytecie Śląskim powstały ule w centrum miasta, na dachu. I ostatnim w zasadzie takim spotkaniem profesora z Uniwersytetem z kampusem w Cieszynie był moment, w którym z jego inicjatywy została właśnie powołana konferencja pszczelnicza, gdzie zjechali się ludzie, dla których pszczoły są naprawdę ważne. Chcieliby je ocalić, chcieliby, żeby te pszczoły miały dobrobyt, żeby mogły z nami współistnieć i my, żebyśmy mogli się cieszyć tym, co pszczoły potrafią wytworzyć, stworzyć dla nas i dla świata. I stąd exhibis dla profesora Mirosława Nakoniecznego jest takim exhibisem, który opowiada o tym, jak ważne jest spoglądanie w stronę
nawet takiej małej istoty jak pszczoła, która buduje całe wielkie światy. I taka metafora dedykowana profesorowi, a tym bardziej, że konferencja pszczelnicza została niejako odwołana, w połowie zamknięta, nie została dokończona, ponieważ zaczął się czas, okres naszego właśnie zamknięcia, odosobnienia. I ja uważam, że to jest taki temat, który po prostu trwa. Profesor porwał nas do niego i stąd taki dedykowany mu ex libris. Trudno jest wybierać, szanowni Państwo, ex libris spośród tak wielu prac, które się tworzy, bo w trakcie pracy okazuje się, że tych miłych, istotnych, ważnych ludzi, takich, których spotkaliśmy nawet raz, dwa, wiele razy, jest tak wielu, że naprawdę to jest w zasadzie początek takiego tworzenia, takiej kolekcji właśnie. Nawet nie chciałabym jej nazwać pandemiczną, bo to brzmi pejoratywnie, ale brzmi z kolei adekwatnie. Natomiast spośród tego szerokiego wyboru, który miałam, chciałabym przywołać postać również profesora Ryszarda Solnika, człowieka kulturoznawcy, który jest mi bliski, z którym miałam okazję współpracować. Przez ostatnie kilka lat był dla mnie dużym wsparciem merytorycznym. Człowiek światły, człowiek, który zajmuje się kulturą, zajmuje się sztuką, o tej sztuce opowiada, tę sztukę wykłada, ale również potrafi stworzyć zbudować cały cykl tematów, wykładów i takie tematy właśnie porusza, związane ze sztuką ponowoczesną. Jest to niezwykle istotny czas, okres w sztuce, o którym opowiada nie tylko studentom, ale również i nam, wykładowcom często. I zobrazowałam Ryszarda jako taką osobę właśnie pełną spokoju, siły. Postanowiłam włączyć w ten ex libris właśnie takiego silnego, spokojnego dzioborożca z Leciny, ale również maleńki, niewielki, taki współczesny przedmiot związany ze sztuką. To równie silny nosorożec, ale już właśnie po nowoczesny, już zupełnie odmienny. I ten ex libris jest jakby taką notatką, takim komunikatem, w którym właśnie chciałam powiedzieć o tym, jak bardzo jest ważne, kiedy w trudnych czasach mamy wsparcie. I ten ex libris jest takim podziękowaniem dla Ryszarda, że takim wsparciem był, że tej swojej właśnie takiej spokojnej siły mi udzielił i mogłam z niej czerpać, a dzisiaj my się cieszymy się tym, wszyscy ci, którzy z efektów jego pracy korzystają. I na sam koniec, jeszcze troszkę konspiracyjnie, opowiem o ex librisach Katarzyny. Ex librisach dedykowanych dla nas jako pary, ponieważ jesteśmy małżeństwem, co nie wybrzmiało podczas tego naszego krótkiego spotkania. Ex libris dla Kasi i dla mnie dyptyk. Dyptyk, który jak być może po obejrzeniu naszego krótkiego programu założycie ma dość duży sens. Kasia ukazała się z głową psa w środku postaci, ponieważ mówi o emocjach. Mój pies, który zaraz się na drugiej części dyptyku, jest poza mną, ponieważ ponoć mówię tylko o rzeczach. Dlatego taki dyptyk ex librisowy, małżeńska zabawa ex libris.